ślub z nieżyjącą kobietą, która została niewyobrażalnie potraktowana przed śmiercią. Wstrząsające doniesienia o praktykach, które stosowane są na zmarłych. Ślub jest wydarzeniem, na które z niecierpliwością czekają państwo młodzi i ich rodzina, która chce cieszyć się szczęściem razem z narzeczonymi. Niestety według wierzeń osoby, które na ziemi nie znajdą miłości, mogą nie znaleźć miłości po śmierci. Ślub po śmierci. Wstrząsające praktyki związane z dawnym rytuałem zaślubiny duchów to niebywale popularny rytuał w całych Chinach. Tak zwane imhum wiąże się z pradawnymi wierzeniami, że osoby, które umrą, trafiają do zaświatów, gdzie są wciąż żywi i mają swoje życie, ale także potrzeby, które muszą zostać spełnione już po ich śmierci na ziemi. Jeżeli ich potrzeby nie zostaną spełnione, można się spodziewać zemsty i srogiego gniewu. W niektórych miejscach w Chinach wierzy się, że osoby, które umrą przed ślubem, będą samotne w zaświatach. Jest jednak sposób, by ich od tego uchronić. W tym celu stworzono rytuał, który wiąże ze sobą zmarłe osoby, by po śmierci nie czuły się samotne. Ślub zmarłych przyczynia się w Chinach do wstrząsających praktyk, które wychodzą właśnie na jaw. Ślub zmarłych. Porywanie i mordowanie dla pieniędzy. Niestety w związku z rytuałem zaślubin duchów dochodzi w Chinach do niewyobrażalnych tragedii. Niedawno opinią publiczną wstrząsnęła wiadomość, że na komendzie policji pojawił się mężczyzna, by przyznać się do wstrząsających czynów. Mężczyzna zabił dwie kobiety, by następnie sprzedać ich zwłoki. Ofiary, które zostały zabite na potrzeby ceremonii, tuż przed momentem ceremonii były odurzone lekami. Dzisiaj grzeje, 1. Wprowadzono 3. Stopień zagrożenia. Służby ratunkowe wydały ostrzeżenia dla Polaków 2. Podczas badania USG lekarz za nie mówił. Po chwili kobieta zalała się łzami. Jedna z kobiet, którą odurzył lekami, w ostatniej chwili wydostała z trumny. Gdyby nie udało jej się uciec, zostałaby pogrzebana żywcem, by wziąć udział w ślubie duchów. Handlarze ludźmi w Chinach wyceniają zwłoki na 3000 zł, a rodziny często decydują się na kupno, jeżeli nie chcą, by ich bliscy na zawsze byli samotni. Najlepsze newsy dnia, źródło, Radio Z. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.